Witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się po 2 latach, tak jak obiecałam, że pokażę Państwu dom i to, co zostało urządzone na zewnątrz. Widzicie Państwo ogród, wykończony basen. Tam jest sad, gdzie hoduję bardzo rzadkie gatunki, jak świdośliwy, jak owoce kaki, truskawko maliny, aktynidie, cytryńce chińskie. Bardzo lubię robić nalewki. Zapraszam na nie. Również chciałam Państwu pokazać, jak wygląda dom w środku i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do domu. Jesteśmy w moim salonie. Cały dom, który Państwo obejrzycie za chwilę, zaprojektowałam sama. Każdy detal wymarzyłam, wymyśliłam i znalazłam. Po to, żebym ja w tym domu się dobrze czuła, ale również, żeby czuli się w nim dobrze wszyscy, którzy nas odwiedzają. Dom jest kolorowy. Dlaczego? Bo ja jestem kolorowa. Zapraszam Państwa do obejrzenia. Jesteśmy w kuchni. Jest to serce domu. Bardzo lubię tutaj przebywać i muszę powiedzieć, że spędzam tu dużo czasu. A dlaczego? Coś Wam pokażę. Widzicie Państwo dużo drzwi, łazienka dla gości, biblioteka. Również są tutaj pokoje gościnne. Zapraszam. Jesteśmy w garderobie. Garderoba ma 50 metrów. Myślę, że jest to marzenie każdej kobiety i chyba panie mi przyznają rację. W szafach jest schowane wszystko, sukienki, bluzki, bielizna, wszystko co potrzebne, ale moją pasją są buty. I tutaj jest bucikarnia. Buty są w specjalnych szafach. Łatwo je znaleźć, bo szybko wyjeżdżają i do każdej sukienki sobie można dobrać. A że jestem fanką butów i torebek, to większość z Państwa wie. Uwielbiam ładne buty. Mam jeszcze inne pomieszczenia, których dzisiaj Państwu nie pokażę, ale myślę, że jeśli Państwo kiedyś zechcą nas odwiedzić, to je wszystkie zobaczycie. Zapraszam serdecznie.